trzeba było odpocząć troszeczkę, bo teraz naprawdę już z kopyta kończymy rundę zasadniczą i zbliżamy się naprawdę ogromnymi krokami do rundy finałowej, no a już stamtąd naprawdę najważniejsze mecze sezonu. No i koniec tej jesieni, która no dłuży się nam trochę. Znaczy troszkę przydługawa, ale to tak jak mówiłem, no porządki w lidze, to znaczy się to, że chcemy powrócić już tak na stałe i bez jakichś tam udziwnień do 15-zespołowych grup, którzy wszyscy przyklasnęli temu pomysłowi, no to były dwie możliwości, albo zabrać wam parę meczy i wtedy byście no, grali dużo mniej, powiedzmy po 12-11 spotkań. No teraz już by niektórzy mieli koniec. Albo wam dołożyć, tak żebyście nie byli stratni, bo podejrzewam, że wiele głosów by było, tak jak dzisiaj niektórzy mówią, a po co, że się to robili, gramy za dużo o parę meczy, no ale jakbyście grali za mało, to byście mieli pretensje, że płacicie ile płacicie, a stało się jak się stało. Można było oczywiście przed sezonem coś myśleć, no ale do ja już sezon trwał 3 tygodnie, a miałem i Ekstraligę, i pierwszą ligę 14-zespołowym, gdzie by było wszystko ok, no natomiast wycofał się Jawo Team, wycofał się jeszcze MediaMark się wycofał nieoczekiwanie, choć miałem tutaj mailowo i ten sam jesteś świadkiem. Także no troszeczkę drużyny nam pomieszały, no mam nadzieję, że wiosną tego nie będzie, a ta promocja większość ileś meczy, myślę, że no nikomu nie zawadzi, zwłaszcza, że ja obserwuję cały czas prognozy pogody, że teraz jeszcze te dwa dni mają być takie chłodne, a potem 8-9 stopni, no to jest taka pogoda jesienna, ale nie jakaś tragiczna, żeby nie grać spotkań, także ze spokojem pogracie sobie i na pewno wszyscy będą zadowoleni. A już wkrótce hala, ciągle zapraszamy nowe drużyny, jak i potwierdzenie tych, które bawią się z nami przeważnie właśnie w zimie. No dokładnie, co wieczór chyba i ty i ja rozmawiamy. Co prawda w tym tygodniu mnie tam raczej nie będzie na Rapidzie, ale to kolega Andrzej mnie zastąpi. Rozmawiajcie z nim, on wszystko wie przecież. I ja myślę, że no niebawem już będziemy startować. Znaczy niebawem, 10 grudnia na pewno, bo 5 tydzień wcześniej jest hala zajęta. Niestety nawet chcieli nam zabrać ten weekend 10-11 ze względu na ten turniej, który ma się przedłużyć, ale na to już nie pozwoliliśmy. Startniemy na pewno, choć też w okrojonym troszkę, bo ktoś tam gdzieś na jakieś turnieje wyjeżdża, ale mecze się odbędą, także już na pewno się będziemy bawić, a cieszą takie SMS-y, no od dawna na przykład niewidzianego na Redboxie Cukiero dostałem SMS-a, że nareszcie się hala zaczyna, bo on już w domu nie umie usiedzieć, no i tak trzymajmy, bo wszyscy wiecie, że na tej hali jest naprawdę fajnie. Thousand United Hungerbut, no mecz bardzo ważny tutaj dla układu sił w czołówce Ekstraligi. No szczególnie dla Hungerbudu, który niestety dla niego przegrywa kolejny mecz. No i ten mecz praktycznie, no jeszcze nie na 100%, ale raczej zamyka drogę Hungerbudu do pierwszej piątki na rundę finałową. Thousand wygrywa 4-3, bramka Żelichowskiego, bo wcześniej wyrównał Kubicki. No i ten Tauzen naprawdę nam się podoba, naprawdę fajnie gra i no ciężko będzie nie zahaczyć o medal w tym sezonie, jak taką formę uda się utrzymać na finał. No jeszcze się wstrzymajmy z tym, czy Hungerbud wejdzie, czy nie do tej pierwszej piątki. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ale fakt faktem, że szansę sobie bardzo skomplikował. No, natomiast no, co zrobić? No, są problemy ze składem, ja w stałym kontakcie jestem z Marianem, Który powiedział, że w tym roku troszeczkę odpuścił, ale wiosną weźmie to z powrotem w swoje ręce i na pewno nie będzie problemów ze składem, a jak nie będzie, to wiadomo, że Hunger znowu będzie mocny. No tu się odbija czkawką to, co zawsze mówimy, że no, dużo ciężej jest obronić tytuł niż go zdobyć, także to nie jeden Hunger się o tym przekonał, już nie będziemy wspominać przypadków innych zespołów, bo chyba wszyscy o tym wiedzą, także no nic się nie dzieje, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale gra się dalej, także także ze spokojem nic jeszcze nie jest straconego, no natomiast Tauzen, no jak mantrę będziemy powtarzać w tym sezonie pierwsze słowa kapitana tego zespołu przed sezonem, który wręcz nas tu zapewniał, że oni walczą o to, żeby się zgrać i oby tylko nie spaść, a tu się okazuje, że jak co roku mają szansę na medale i oby jak co roku jej nie zaprzepaścili, bo pamiętam choćby zeszły sezon, że do samego końca prawie mieli ogromną szansę na te medale, a potem coś się stało i te ostatnie mecze nie wyszły. Oby tak nie było w tym roku, tego im życzymy oczywiście, bo po tylu latach takiego dobijania się do pierwszej trójki chyba już na to zasłużyli. Hungerbut, Ewa Walkower, to są 3 punkty w meczu z Aurolandem, a Fachur Kwieciński grał 2 razy, grał z Pabem Szacą 9-1, no tutaj do przerwy było 1-0, nawet po przerwie po bramce
świeżego 1-1, potem się posypało. I drugi mecz Fachura 19-6 z wygrana z Zakładami Mięsnymi. Tu grali 5-5, no bo niestety Zakłady w bardzo ograniczonym zestawieniu. No bardziej Kwiatka martwiło to 6 straconych niż cieszyło 19 strzelonych goli. No tutaj Marcin Pieniążek fajnie zagrał, ale no nie zmieniło to faktu, że Fachur spokojnie sobie dopisał 6 punktów w tym tygodniu. No spokojnie sobie dopisał, natomiast musi martwić się utrata 6 goli, bo jak tu patrzę w tabelę, wymyka się powoli puchar za najlepszą obronę, bo to jeszcze meczy troszeczkę zostanie, ale już są lepsi w tym względzie, a pewnie Tomek tak w danym sezonie chciałby zgarnąć wszystko, bo i dublet, a i te puchary dodatkowe za najlepszy atak obronę też, a tu wychodzi na to, że może być różnie. Bo ta obrona, ale to zawsze była taka pięta Achillesowa, Fachura, wszystko okej, wszystko, ale do obrony. Tak jest dużo lepiej niż miało być, bo naprawdę na halówce czy wiosną to był ser szwajcarski ta obrona. Gremialnie jest dużo lepiej, aczkolwiek to jeszcze taka, tak jak mówię, jeśli coś ma w swojej grze poprawić Faur Kwieciński, to właśnie grę z tyłu. My wiemy, że Tomek cały czas nad tym pracuje, cały czas gdzieś tam... Może nie szuka nowych zawodników, ale uczula ich na tą taką frywolną grę czasami. A wracając do przeciwników, no Zakłady Mięsne mają swoje problemy i fajnie, że grają w ten sezon, bo wychodzi na to, że skoro Auloland już oddaje walkowery, to nie spadnie z tej ligi, także nic, tylko szykować kadrę na wiosnę i żeby się troszeczkę odbić od dna. Natomiast Pap Szacun no, rozegrał naprawdę bardzo dobre spotkanie i 9-1 wynik tego nie mówi, ale to co wspomniałeś, 1-0 do przerwy przegrywali, Adrian Świeży po przerwie wyrównuje, no i przez chwilę się zrobiło ciepło, no wiadomo. Tu jeszcze dodać trzeba, że grali albo bez zmian, albo z jedną zmianą. Bardzo, bardzo krucha kadra na ten mecz. Także no musiało braknąć sił. W każdym razie, no póki ich starczyło, to naprawdę szacun dla tej drużyny. Drugi mecz Szacuna to również tragedia ze składem. 4-10 przegrana z Lionsami. Lionsi, którzy naprawdę realnie są w stanie wskoczyć do tej piątki, tym bardziej właśnie że K-Designer już skończyło, a mają 2 punkty straty do K-Designer, no i ten Hungerbut naciskający, no ale wszystko jest w nogach zawodników Łaty. Było to takie pożegnanie Adriana Sopniewskiego, no wiele nie pograł w Lionsach, ale kilka cennych bramek i cennych punktów ten młody Sopel zapewnił Lwom. No oczywiście, bo i bramki, my tu mamy zliczone bramki, kilka asyst, a to jest taki zawodnik ligowy, który grał z niejednego pieca chlebiat, także czy piłkę przytrzymać, czy zagrać szybko, no taki, no niech się nie obrazi, ale to na takich, co się mówi, taka mała wsza, gdzie jest go wszędzie pełno i nigdy nie wiadomo, z której strony wyskoczy i zabierze piłkę i z kontrą wyjdzie, także no na pewno swoje zrobił i myślę, że ta współpraca przebiegała w jak najbardziej pozytywnym aspekcie. No i Lwy naprawdę grają o pierwszą piątkę, co by było naprawdę fantastyczną przygodą Łukasza Łaty. K-Designer z Kokocińcem, no tutaj ostatni mecz K-Designer w rundzie zasadniczej, no bardzo potrzebowali 3 punktów, żeby tutaj się w tej pierwszej piątce zagnieździć, ale chyba będą musieli ją opuścić, bo przegrali właśnie z Górnikiem 4-1, 2 bramki Heidiego, ciągle bez Bladego, a ciągle jest fajnie i jest dobrze i tylko póki co, oczywiście, Kokociniec może tutaj naciskać Fachur. Bez Bildego, bez Sosnowskiego. Tam tych problemów też jest troszeczkę, no ale jak na razie z tymi problemami sobie radzą zawodnicy Kokocińca, no praktycznie to oni mają, no matematycznie wiadomo, że to różnie wygląda, ale praktycznie no to chyba są już na stałe zakorzenieni w tej pierwszej piątce, czekają na rewanże i to, co żeśmy mówili ostatnio, no taki mecz sezonu się szykuje, rewanż Fachura z Kokocińcem, bo to raczej będzie mecz, który zadecyduje, kto usiądzie na tronie. Kokociniec, tak jak mówiłeś, cały czas na plecach Fachura. Europrestiż, on też tutaj celuje w tą pierwszą piątkę, ale naprawdę był bardzo ciężko w meczu ze Stunikołem. No musiał Wojciech przyjechać na Rapid, żeby ten mecz wygrać. No ale pewnie nic by to nie dało, gdyby Estuning Łukasz zadecydował, że tak jak przeciwnik wyjdą w czterech i dopóki nie przyjechał Łukasz, to grali po czterech.
za co Europrestiż był bardzo wdzięcznym przeciwnikom. Łukasz doszedł. Grali po pięciu, no i Łukasz strzelił trzy bramki i to, co żeśmy mówili. No w tym dwie przystanie 5-5 w ostatnich trzech minutach. Dokładnie, no to, żeśmy mówili na live'ie, że no w tym roku Europrestiż lidera ma tylko jednego Łukasza. Co mnie troszeczkę dziwi, bo od Łukasza to zawsze pamiętam, że to był obrońca krwi i kości. No natomiast, że teraz będzie i obrońcą, który trzymie te tyły, tak jak mało który, to jeszcze będzie tym snajperem, który załatwia punkty drużynie, no to szacun w ogóle. W Bayernie Monachium kiedyś taki był Lucio, on też nie był obrońca, a cały czas tą piłką do przodu wychodził. No, to nie wiem, co teraz powiedzieć. Taki Wojcieszak, taki Lucio. To niech będzie, niech będzie. W każdym bądź razie, tak jak mówię, bardzo, no ten sezon to chłop ma tak udany, że a szkoda, że Europrestiż nie gra na hali, aczkolwiek Łukasz grał w jednej z drużyn w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku też go zobaczymy, bo naprawdę miło się to ogląda. Poza Wojciechakiem trzy bramki również w tym meczu strzelił Sebastian Kunicki. Natomiast Estuning przegrał z Europrestiż minimalnie i przegrał również minimalnie z SM Silesią. No taki pechowy ten tydzień zespołu Łukasza Drzyzgi. 4-5 z SM Silesią. No tutaj właśnie Estuning gonił, bo było już 5-2. Bramki Górczyńskiego i właśnie Drzyzgi, ale niestety do remisu nie doprowadziły. Tylko jedna bramka różnicy, ale na korzyść SM Silesii 4-5. I ten Estunnik zagra o utrzymanie, a grać z dużo lepszymi naprawdę potrafi. Szkoda. No czy zagra, to zobaczymy jeszcze, bo troszeczkę meczy zostało jeszcze, bo jeszcze nie jest pewna Cortina. Także no to się pewnie rozstrzygnie w ostatnich dwóch meczach, natomiast o byt w Ekstralidze Estonik byłbym spokojny, bo to drużyna, która zawsze te końcówki miała rewelacyjne. Już były takie sezony, gdzie w pierwszych 7 spotkaniach mieli 0 punktów na koncie, a i tak potrafili się wywindować gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko. Także tu bym był spokojny akurat. No i mamy tabelę na razie w tych pierwszych 5 miejscach: Fachur, Kokociniec, Tausend, K-Designer i Europrestiż. Natomiast ten K-Designer chyba zostanie zamieniony przez tu Lwy, które mają tylko 2 punkty mniej, a 3 mecze jeszcze rozegrania. No tak jak mówię, ja nie chcę wróżyć z fusów tutaj. No ten tydzień dużo nam odpowie. Najpóźniej w przyszłym tygodniu powinniśmy wiedzieć wszystko, także poczekajmy jeszcze te parę dni i będziemy dzielić tabelę. Bonito WSD, tutaj jest pierwsza liga, no mecz na szczycie, naprawdę wszystko tutaj było, poza tym składem Bonito, bo tam niby niepełna kadra Kowalskiego na ten mecz, no ale mecz dobry, natomiast no zwycięstwo WSD nie podlegało dyskusji, a wszystko przez Kowala, który strzelił 3 gole, wszystkie w drugiej połowie, no to taki mecz Kowala dawno niewidzianego tu na Rapidzie. No nie ma Malika, jest Kowal. No, ten Przemek dba o to, żeby ta szpica była. Nie jeden, to drugi. Obydwoje to snajperzy wysokiej klasy i potwierdzali to nie raz, nie dwa, nie trzy. Szkoda, że Bonito nie zebrało całego składu, bo mielibyśmy taki pełny obraz tych dwóch zespołów. Acz WSD też, choćby wspomniany Malik nie przyjechał. Także pewnie rewanż będzie równie ciekawy co pierwszy mecz, aczkolwiek ten rewanż może nie dużo dawać już, bo na tą chwilę WSD już ma 7 punktów przewagi nad Bonito i aż 12 nad trzecim MPFC, także ja myślę, że tak pomalutku, tak bez hura optymizmu, żeby nie było jakiejś wpadki, ale tutaj sobie co najmniej na 2 może pozwolić WSD, także ja już bym widział ten zespół na pierwszym miejscu i powrót starego mistrza do Ekstraligi. Ciekawe, jak wiosną sobie poradzą w Ekstralidze. W drugim meczu tego tygodnia WSD pokonało aż 12-2 Tyskie Browary Książęce. Tutaj Tomasz Masternak strzelił 6 goli, Kowal również kilka kolejnych dołożył, a Bonito pokonało IKA Serwis 4-2. No tutaj bardzo ciekawy mecz, bo był w naprawdę pełnej mgle, i tą mgłę wykorzystał Łukasz Jokel, bramkarz Bonito, który strzelił 2 gole. No Jokel to w polu bardzo często gra, taki Neuer tutaj Red Boxa. No i tak wykorzystał tą mgłę, bo takie mocne wykopy. No i tam raz wrzucił za kołnierz bramkarzowi, który tej piłki zwyczajnie nie widział. Ja tak zastanawiam się, jakbyśmy zliczyli wszystkie bramki Łukasza, ale grającego w bramce to z 10 byśmy już naliczyli pewnie w Red Boxie. Z tego co pamiętam, to na hali też mu się to zdarzało i tutaj na Rapidzie, także to taki ewenement. Wracając do meczu WSD Tyskie,
No dziwi forma Strzelecka troszeczkę, in plus oczywiście Tomka Masternaka, który pamiętamy, bo byliśmy świadkami, jak już się żegnał z drużyną na zakończeniu sezonu. Wręcz po tym złotym medalu na hali bodaj, czy na jesieni. Geschenki tak zwane wręczą swoim kolegom, a tu powrót i to takim w dobrym stylu, bo no nie spojrzałem, nie miałem czasu niestety spojrzeć, ile ma łącznie bramek, ale na pewno ponad 10 w tym roku. Także no myślę, że to taki comeback bardzo udany. Tak, Tyskie tutaj przegrały z WSD, ale wcześniej bardzo ważnym meczu wygrały z Atrią 8-4. No szkoda, że Atria nie miała zmian, bo tam po pierwszych 10 minutach już prowadziła 3-0. No ale niestety, jak nie ma sił, no to nie ma wyników. No w Tyskie też nie miały imponującego składu, bo chyba tym jeden był na zmianę. Atria nie miała w ogóle, no ale ten jeden wystarczył człowiek, żeby jednak, jeden albo dwóch, nie chcę teraz kłamać, wystarczyło to, żeby zabiegać Atrię, póki Atria miała siły, to przecierałem sam oczy ze zdumienia, bo skład, w jakim były Tyskie, no to myślałem, że będzie mecz wyrównany, a tu parę minut, 3-0, no ale tak jak mówię, z minuty na minutę, no musiało się tak skończyć, bo naprawdę, no grać w pięciu przeciwko takim zawodnikom, choćby Twardy, którego tutaj teraz wspominamy, że powrócił do Tyskich, bo on raczej tylko na hali unikł. Chyba się przygotowuje do hali, bo w tym meczu z WSD też grał. Tak, i bardzo dobrze. No to szacun, że tak się dało grać. Natomiast szkoda tej Atrii, bo wygląda to źle. Wygląda źle i jak rozmawiałem z kapitanem, z tym starszym, z Arkiem Kłobukowskim, nie z synem, no to mówi, że no denerwujące jest to, że człowiek pisze SMS-y, to, że każdego zapewnia, że przyjdzie, a na godzinę, dwie przed meczem wymyślają różne i to czasami bzdury typu takie czy takie, że nie może, bo Katar, bo nie powiem już co. No szkoda, że tak jest, że dorośli ludzie tak niepoważnie traktują swoich kumpli. Marmozeta bardzo ważny mecz wygrała z KTG Śląsk. No już tutaj postawiliśmy krzyżyk, jeśli chodzi o pierwszą piątkę na Małpkach, a tutaj wygrały nieoczekiwanie chyba dla wszystkich mecz z KTG. Tu już było 5-2 po bramce Toda w drugiej połowie. Rybczyński, Danecki dają tutaj kontakt, ale czasu KTG brakło do remisu. 5-4 wygrana Małpek, jeden mecz do końca i trzecie miejsce w tabeli, co prawda więcej meczów rozegranych niż Skup i Wolf Sigma, ale kto wie, czy to nie wystarczy. No właśnie, kto wie, czy to nie wystarczy. Dobrze, że jest 5, nie 4 i w tym upatruję szansę MPFC. No na pewno niewątpliwie byłby to sukces olbrzymi. Sukces kolejnej drużyny, która już potwierdziła udział na hali. Bardzo nas to cieszy. No myślę, że na kanwie takiego sukcesu to i hale by się lepiej rozpoczęło, a może i powtórzyło jakiś większy sukces. Naprawdę bardzo czarny to był tydzień dla Inwetu. Najpierw przegrana 2-5 z Old Boys Zabrze, potem 0-3 z Demetrixem. No rozsypał nam się ten Inwet, który tutaj przez wielu wskazywany był jako murowany kandydat do pierwszej piątki. No cóż, teraz po rozmowie z Sebastianem, wszyscy wiedzą, że on jest kapitanem Inwetu, to zostało im się przygotować do zimy i tego chcą się trzymać. Posypało się, mówi, wszystko, zostali sami obrońcy. I ileż można bronić, nie strzelając bramek, no tak to gdzieś wygląda z wewnątrz, z zewnątrz, może troszkę inaczej, może podobnie. No w każdym razie, no kadra imponująca, na mecze chodzi tyle ludzi, ile chodzi, a też nie zawsze ilość gdzieś przechodzi w jakość, no i jest jak jest. I w tej chwili zostało Inwetowi walczyć o to, żeby nie walczyć o utrzymanie, bo bliscy są tego, żeby zostać w ostatniej czwórce i bić się o to, żeby nie spaść. No, myślę, że przed sezonem nikt by tego nie obstawił w jakichkolwiek zakładach i konia z rzędem temu, kto by wróżył takiej ekipie. No tak nieudany, szczerze trzeba powiedzieć, sezon. No i tak już puentując o Inwecie, to życzę wam, żebyście na hali dużo lepiej zagrali, bo tam jednego chłopa mniej trzeba, także może ten skład wystarczy na to, żeby pobić się o naprawdę tak jak na to zasługujecie, a nie gdzieś tam o ogony tabeli. Old Boys Zabrze natomiast i Demetrix, no te dwie drużyny wygrały swoje mecze, no są tutaj w innych częściach tabeli, bo Demetrix to tak naprawdę ciągle ma realną szansę nawet na pierwszą piątkę, a Old Boysi no tutaj gromadzą punkty, bo nie chcą spaść, a tylko jedna drużyna spada. A nie dwie? W każdym razie, no Demetrix, no
miał taki zadyszkę taką, miał kilka meczy, przegrał i już tam gdzieś widmo tej ostatniej czwórki zajrzało mu w oczy, ale po kilku spotkaniach, no choćby 3-0. Dokładnie, przepraszam, że ci przerywam, ale dwie spadają. Nie szkodzi, to pewnie obserwatorzy sami nas poprawili, także ze spokojem można się czasami poplątać. Każdemu się to zdarza. W każdym razie to, co mówię, no w tej chwili jest chyba bardzo spokojny o swój byt, a mało tego, gdzieś tam w kuluarach zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby odebrać punkty w USD. Zobaczymy, jak to im wyjdzie. Już jutro, tak, we wtorek. No i co, i WSD, Bonito, a jeszcze nie, jeszcze Wolfsburg, Madara nieobliczalni. Ja tu już tabelę, a tu jeszcze zabrakło mi jednego meczu drużyny z Kalika. No ważne zwycięstwo, no bo ten Wolf od paru tygodni na fali już jest piąty i no będzie grał o medale z Kalik, nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji, bardzo długo nie umiał zaskoczyć i chyba teraz, nie wiem, no... Bardzo, bardzo żałuję tego początku sezonu, bo gdyby nie to, to pewnie by walczyło o Ekstraligę, a tak nie wiadomo, aczkolwiek ja nie wiem, czy 3-4 drużyny nie wejdą do Ekstraligi i tak jak w tym roku nie chcieli podjąć rękawicy, bo mieli takie prawo, bo zajęli czwarte miejsce bodajże, powiedzieli nie, wolą pierwszą ligę i jak na początku się cieszyli, że nie są w Ekstralidze, bo forma była jaka była, tak teraz się troszkę martwię, bo mówią, jednak fajnie jest pograć z tymi najlepszymi. Ja myślę i wierzę w to, że będą mieli szansę w przyszłym roku na to, żeby zagrać tak z Fachurem, jak i z Kokocińcem, z Tauzenem, bo tak jak mówię, no nie wiem ile wejdzie, 3, może 4, bo może się ktoś tam posypie czy coś, także duże szanse i wierzę w to, że Skalik sobie poradzi z tym, żeby w tej pierwszej piątce jeszcze troszeczkę niespodzianek porobić. Tak, no musimy poczekać, no bo ja chcę tutaj analizować tabelę, ale to naprawdę jeszcze wszystko może się zdarzyć. No musimy poczekać jeszcze tydzień, na pewno będzie dużo łatwiej. Na pewno łatwiej jest tutaj na dole, no bo Atria ma swoje ogromne problemy, no miejmy nadzieję, że jeszcze zapunktuje w tej rundzie zasadniczej, bo jak nie, no to te finały to będą z nożem na gardle. Natomiast na chwilę obecną nieobliczalni i IK Serwis po 9 punktów. No jedna drużyna musi jeszcze obok Atrii na chwilę obecną spadać, no. Zobaczymy, jak to będzie. Tak mówimy, dwie drużyny spadają, cztery awansują z drugich lig. Gdzie w grupie A bardzo fajny mecz pomiędzy Maflą a Kamikadze. No tutaj do przerwy... Trzy awansują. Jak trzy? No jeśli jedna spadnie, to zostaje 12 drużyn, a ma być 15, czyli trzy awansują. Tak matematyka mówi. Oj, długi był ten miesiąc. Nie wiem. Pewnie ich zwycięstwo Polaków cię trochę osłabiło. Nie no, 12, 13 i do 15, no to będą po dwie drużyny z grupy A i grupy B. Ale mówisz o drugich, bo ja mówiłem o Ekstralidze. Ja mówiłem o pierwszej. Aha, ja mówiłem, że z pierwszej do Ekstra oficjalnie wchodzi 3. Aha, a ja mówiłem z drugiej do pierwszej. No tak, to masz rację. Dobra, Bartek, wycinaj. Maflow Kamikadze, 4-0 do przerwy dla Kamikadze. No i co? No i Kamikadze chyba spoczęło trochę na laurach, bo Maflo zaczęło naprawdę gonić, fantastycznie gonić. W 47 minucie zrobiło się 7-7, no ale Marek Skoczyk dał zwycięstwo Kamikadze. No o włos naprawdę Kamikadze od dłużej w topy, bo Kamikadze z tabeli drugie. No, myśmy to już niejednokrotnie mówili i przekonał się o tym, choćby, nie wiem, pierwszy strzał, jaki mi przyszedł do głowy, Golden Team, który też w meczu z Rockwell bodajże zaczął się bawić i to się źle skończyło. No tutaj o mały włos się źle skończyło, także no panowie uważajcie, bo to nie jest tak, że ktoś się położy nawet przegrywając 4-0 i zejdzie z boiska, bo tu grają do końca. No i wielkie brawa dla Maflow, naprawdę fajnie się pokazali, chyba najlepszy ich mecz w tym sezonie. No oni w ogóle co mecz grają gdzieś tam lepiej, gdzieś tam ten skład się krystalizuje. Ale to tak jak mówię, no frycowe trzeba w Redboxie zapłacić, a potem może być tylko lepiej. ZS1 Katowice, Śląsk Katowice, no tutaj było 2-2 w 38 minucie, natomiast co zrobił potem Arkadiusz Mrochen, no to chyba tylko on sam wie. Do końca zawodów, a to właściwie w 10 minut, strzelił aż 5 goli strzelił w ostatnie 10 minut tego meczu i ZS1 wygrało 7-2. No Mrochen grać piłkę potrafi, szkoda, że tak mało tych przebłysków na jesień. To jest lepsze od lewego, bo lewy w 11 minut strzelił 5 bramek, nie? Co prawda to nie ten poziom, ale też należy Mrochenowi pogratulować. No a nie wiem, no chyba zawodników Śląska spytać się, co robili, że pozwolili, dobrze wiedząc o tym, bo nawet z kapitanem rozmawiałem, że tam jest gość na szpicy, który robi całą grę ZS1 z przodu. No i
no wybaczcie, ale jeżeli w 10 minut gość strzela 5 bramek, no to, to obrońcy śpią niestety i to jest bardziej wina niż ich i niż Mrochena jakiś przebłysk, no bo tak jak mówię, no to, to dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby, żeby tak to się stało. No nie było nominalnego bramkarza w Śląsku, natomiast bronił Stolarczyk i z tego co wiem bronił bardzo dobrze. Tyle tylko dwa mecze w grupie A, to taka cisza przed burzą, bo ta burza będzie teraz intensywna. No kończymy rundę zasadniczą w drugich ligach już w tym tygodniu. Tak, już będą rozpisane mecze. Może już nawet ktoś się załapie na ten tydzień, po dzisiejszych meczach zobaczymy jak to tam będzie, jak coś to na pewno ci co będą grali rewanże to zostaną powiadomieni, no, natomiast nie ma na co czekać, bo to no... Myślę, że każdy chce rozegrać szybciej, także będziemy w stałym kontakcie, ja to będę gdzieś na bieżąco ustalał, natomiast jak wszystko rozegrałem, to wtedy już się do końca sezonu ukaże terminarz dla wszystkich. No czeka kawiarnia, czeka Golden, Norma, ZS1 i FC Ponalewce, reszta jeszcze będzie dogrywać w tym tygodniu ostatnie mecze rundy zasadniczej. W grupie B Finimondo Projekt, no przedziwny mecz, Finimondo bez zmian, przegrywa do przerwy 2-3, przegrywa po przerwie 2-4, pomimo tego udaje im się wyrównać 4-4, no świetny mecz Adama Domagały, no przypomniał sobie, że jakby nie patrzeć parę sezonów temu, to to był czołowy napastnik drugich lig w Red Boxie. No tyle razy żeśmy tu mówili, że Finimondo musi kiedyś zaskoczyć, zaskoczyło akurat wtedy, kiedy grało z twoją drużyną. Bo ty raczej skład miałeś, bo widziałem nawet ten snajper, któremu kiedyś tam zależało bardzo na tytule króla strzelców, potem choroba go od tego zamiaru troszeczkę odwiodła, bo kilka meczy musiał opuścić, choroba, kontuzja, nie wiem, no natomiast nawet z nim w kładzie myślałem, że właśnie z meczu Finimondo doścignie swoich konkurentów do tej korony, no tak się nie stało, wręcz przeciwnie, 4-4, no i jak Finimondo należy gratulować za to, że się odrodzili w ciężkich bólach, ale się odrodzili, to wam coś, no współczuć bardziej, czy zganić, nie wiem. No, dobrze, że się sezon pomału kończy. Tajfun IBA Mers, Tajfun wygrywa 9-3, no tutaj do przerwy Mączka załatwił sprawę 8-1 aż. Co z tego, że IBM wygrały drugą połowę? No właśnie, co z tego, Bartłomiej Mączka, to on chyba zostanie, tak wszystko na to wskazuje, królem strzelców. No Lesik tam jeszcze nie ma takiej dużej straty. No nie ma dużej straty, ale Bartłomiej Mączka nie usypia jakoś i tak co mecz dokłada te brameczki, także możliwe, że to tak zostanie. Z SPFC St. Fisherman Stones, no tutaj kamienie bardzo chciały, chociaż już nie miały szans na awans do pierwszej piątki, do pierwszej szóstki właściwie, bo tu sześć drużyn będzie grało w finałach, wygrać ten mecz z SPFC. Sports Pub natomiast na fali, no i tutaj celowo w kolejne trzy punkty. No mecz przedziwny, kolejny przedziwny mecz w tej grupie. Mgła, naprawdę bardzo ciężkie warunki do gry. Tam nieraz nie było widać, czy jest out, czy jest rzut rożny, czy rzut od bramki, naprawdę. No ale i tak na pierwszy plan, no tutaj liczba kartek, bo jedni i drudzy naprawdę polowali na kości. Nie wiem, chyba się przemotywowali troszeczkę. Ja niestety, pomimo, że miałem bardzo ciężki dzień, byłem w Poznaniu, i miałem tam gdzieś jakieś bardzo ważne rozmowy, które były przerywane telefonami. Chyba z półtorej godziny spędziłem rozmawiając z zawodnikami drużyn o tym spotkaniu. Co ja bym powiedzieć, no wszyscy jesteśmy dorośli i jeżeli ktoś komuś gdzieś tam chce ubliżać, no to jest nieładne i brzydkie i oczywiście nie powinno tego być, ale no... To nie był mecz tamkarzy. No to raz, a dwa, no to sami sobie stwarzacie takie gdzieś tam. Pewnie jedni chcieli drugich sprowokować, czy to się udało, czy nie. No czasami tak jest, że tutaj w lidze amatorów ktoś chce gdzieś tam wzorce brać z lig jakoś powiedzmy tych normalnych, gdzie tam takie rzeczy się zdarzają i tam i kartki grają rolę, bo ktoś komuś kartkę chce wcisnąć, bo wie, że to będzie czwarta i w meczu następnym nie zagra, czy coś innego i no i to tak się robi, takie, no powiem szczerze, śmiech na sali, bo to aż śmieszne i taki tragikomedia się z tego robi. Ja oczywiście rozumiem, że to boli i nikt nie chce być obrażany, no natomiast co my mam zrobić? No, jeśli ktoś szeptem komuś szepcze do ucha, że to czy tamto, a sędzia nie jest w stanie tego słyszeć, to też nie da czerwonej kartki, bo,
Sędzia musi być pewny przewinienia, a nie dawać na to, że ktoś się skarży na niego. Ja myślę, że sędzia akurat stanął na wysokości zadania, natomiast tak troszeczkę już na spokoju myślę, to wyluzujcie panowie, bo tu nie gramy ani o nie wiadomo co, zwłaszcza, że to nie był mecz o pierwsze miejsce, ani o drugie, ani o trzecie, także no troszeczkę luzu panowie. Jeśli chodzi o futbol, to Kajtek świetnie się zaprezentował, strzelił 3 gole, a na 4-3 w 35 minucie, no tutaj Felis gonił, ale nie dogonił, a Michał Grychtą, druga jego bramka w tym meczu, strzelił na 5-3, dając zwycięstwo kamieniom. IBA Mersey Wittel, drugi mecz IBM-u w tym ostatnim tygodniu, no i tutaj już naprawdę fajnie to wyglądało, bo remis, punkt urwany Sewitelowi, który zagra o medale za chwilę. Aleksiej Plakątny, nie wiem, czy dobrze wymówiłem jego nazwisko, daje punkt, obcokrajowiec, coraz lepiej prezentujący się w drużynie IBM-ersów. No szkoda, że IBM-y tak późno zaczęły grać, bo ten początek sezonu naprawdę przespany, a tutaj naprawdę 14 punktów wystarczy, żeby zagrać o medale. Nauczka na przyszłość, żeby troszkę szybciej ten skład konsolidować. Ja myślę, że ten sezon i tak jest lepszy niż poprzedni, niż jeszcze poprzedni, także tu jest cały czas progres wyników, a jak jest progres, to musi być lepiej. Sewitel, no naprawdę jeden z faworytów do medali, ale ten skład się sypie, no i sam Lesik tego nie jest w stanie udźwignąć. No skład się sypie, nie sypie, oni dzwonili do mnie, że wyszła im jakaś delegacja, ale to co zawsze powtarzam, żeby przesunąć mecz, to primo i po pierwsze musi się zgodzić przeciwnik, bo nie ma tak, że ja wezmę, przesunę mecz, bo ktoś dostał delegację i wyjechał. No trudno, zdarza się, no, ale musicie pamiętać, że drużyna przeciwnika może wzięła urlopy na ten dzień, bo miała od 3 tygodni mecz rozpisany. Jeżeli oni powiedzą nie, sorry, my gramy, no to ja nie jestem w stanie zmienić spotkania i tak było w tym przypadku. Mimo wszystko Sewitel dojechał w okrojonym bardzo składzie, ale dojechał, szacun, punkt zdobył. Dalej, także no tak to zostaje i to tak na przyszłość, jak będą rozpisane te mecze finałowe, że pamiętajcie, że regulamin jasno mówi 5 dni roboczych przed terminem, natomiast taka między nami umowa jest, że w końcówce sezonu już nie ma jak, bo no trzeba kończyć ten sezon, no i nie będziemy go przedłużać do Wigilii zamiast do Mikołaja, bo to jest bez sensu, natomiast tak jak mówię, primo to musi się zgodzić przeciwnik i to jest moja rola, jak ja odbieram wiadomość od drużyny X, że chcę przesunąć mecz drużyną Y, to pierwszy jest kontakt z drużyną Y, czy oni się na to godzą. Dawid Skorupa, 4 gole i jego koledzy z Incognito rozstrzelali Inter, ale ten Inter do przerwy wyglądał dobrze, ledwie 0-1, no ale po zmianie stron Incognito wygrywa zdecydowanie i jest trzecim tutaj do medali, bo no nie wiem, jakbym miał obstawiać, to ja tak widzę pierwszą trójkę, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności, ale Typhoon, ATN, Incognito to są zespoły, które według mnie na dzień dzisiejszy podzielą się medalem. No, można tak twierdzić, bo oprócz tego, że są na czele, że mają przewagę punktową nad przeciwnikami, to wydaje się, że ta forma, no może Tajfuna i Atena od początku sezonu, natomiast Incognito od jakiegoś czasu jest na tyle ustabilizowana i składy, i forma, i jakość gry, że no trudno im wróżyć jakieś wpadki nieoczekiwane, porażki. I też myślę... Między sobą rozdzielą w tych bezpośrednich meczach. Powinni między sobą gdzieś tam jeden drugiemu punkty pozabiera, a kto już to będzie, to sprawa otwarta. Pierwsza szóstka, Typhoon, ATN, Incognito, Sewitel, SPFC i albo Projekt, albo Kasacja. Kasacja gra w ostatnim meczu z IBM-ami. Jeżeli wygra, to przeskoczy Projekt i ona będzie walczyć o medale, a Projekt o miejsca 7-11. Jeśli chodzi o najlepszą szóstkę tego krótkiego, ale jednak bardzo intensywnego tygodnia, to między słupkami nominalny gracz z pola Demetrixu, Mariusz Cieślar, no ale bronił świetnie z Inwetem na 0, a w polu Arkadiusz Mrochen, ZS1, no ten fantastyczny 10 minut w meczu ze Śląskiem. Jacek Chojnacki, no to jeden z tych liderów Maflow w meczu przegranym z Kamikadze, no ale jednak gonili i Chojnacki naprawdę zrobił dużo. Kajetan Kamiński, no tutaj ten hat-trick i naprawdę dużo dobrej gry w meczu z Felisem przełożyło się na zwycięstwo Kamieni. Adam Domagała, Finimondo, no wreszcie Finimondo zaczęło, no pokazało coś z tej swojej stałej, starej klasy i Domagała strzelił 3 gole, no i Kowal, 2 hat-tricki. A jak to dla Ciebie wyglądało, jeśli chodzi o indywidualne popisy w tym tygodniu? No ja bym tu tylko na listę rezerwowych pisał, bo to nie będę walczył, bił się z koniem, tak zadecydowaliśmy we wspólnym gronie, niech tak zostanie. Natomiast na pewno Mączka, który tych 5 bramek mimo wszystko strzelił, jak i Jokel, który mógłby z Mariuszem Cieślarem rywalizować w bramce, bo co prawda on 3 bramki puścił z WSD,
jeszcze jakieś tam puścił z inną drużyną, ale dwie strzelił, co też by go mogło predestynować do tego, żeby stanąć między słupkami. Jakby się zdarzył taki mecz, na przykład szóstki kolejki z 12 i z 11, może kiedyś coś tak zrobimy, że pozbieramy tych FIFA. Te szóstki kolejki i zagramy jakiś mecz. Ciekawe, jakby to wyglądało. No to co? Długi, intensywny tydzień przed nami. Przed tobą zwłaszcza, bo ty będziesz raczej na lidze. Ja niestety mam swoje jakieś tam problemy i muszę je załatwić. Takie czy siakie, no ale to czasami tak się zdarza. Aczkolwiek no nie zmienia to faktu, że zaraz runda finałowa, no i potem już ekspresem na hale przy ulicy Spółdzielczości. Tak, dokładnie. Zapraszamy na halę. Kontakt o halę. No i cóż, widzimy się na boisku. Ja myślę, że aura będzie bardziej sprzyjająca niż w poprzednim tygodniu, bo te mgły to faktycznie, ja wtedy byłem w Poznaniu i myślałem, jak wy tu gracie w Katowicach, bo to masakrycznie tutaj wyglądało. No wesoło było. No tu Bartek podpowiada, że to widać na filmie, aczkolwiek nie wiem, czy tam coś będzie widać, także zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Widzimy się za tydzień. Zapisujcie się na halówkę i bo trzeba kończyć tą jesień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Niemy to. Także IBM-ersi, kto wie, czy oni nie będą takim czarnym koniem tej samej końcówki, bo to już naprawdę